Dzień dobry Państwu, Janiec Joanna. Witam Państwa w kolejnym programie Telewizji Niezależny Lublin, Tajemnice Pasji. Moim dzisiejszym gościem jest aktor Teatru Osterwy, pan Przemysław Gąsiorowicz. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Zaprosiłam Cię dzisiaj do programu, żebyś opowiedział o swoim zawodzie, który jednocześnie jest Twoją pasją, przypuszczam. No, tak to można ująć, tak. Pracujesz w stałej obsadzie Teatru Osterwy w Lublinie. Tak. Ile lat? Od września 2007 roku, no to już się uzbierało 12 lat. 12 lat. To dużo. W Teatrze Osterwy, tak. Od razu zapytam Cię, jak zaczęła się Twoja przygoda z aktorstwem? Co spowodowało, że zostałeś aktorem? No więc tak, w Teatrze Osterwy jestem od 12 lat, natomiast w ogóle na tak zwanym, to się mówi fachowo, tak zwanym rynku aktorskim działam od 15 lat. Szkołę teatralną skończyłem w 2004 roku. A jak to się zaczęło? To znaczy tak. Jak była Twoja droga do aktorstwa? Tak, wiem o co chodzi. My, jakby opowiem teraz jakby o sobie, ale nie jakby nie z myślą, żeby opowiadać o sobie, tylko na przykład ja zawsze tą historię opowiadam, mając na myśli ludzi, którzy szykują się do zdawania do szkoły aktorskiej, marzy im się aktorstwo, przymierzają się do tego. Na przykład od tego roku, od października. Na przykład, albo gdzieś tam w przyszłości, żeby uzmysłowić młodym ludziom, jak różne są drogi dojścia do takiego czy innego zawodu, i że niekoniecznie jest tak, że jakby ktoś musi zdradzać od dzieciństwa pewne jakieś tam ciągoty. U mnie to było tak, że ja bardzo wcześnie wiedziałem, czego chcę w życiu, bo już w przedszkolu wiedziałem, że chcę zostać malarzem. I to mi się marzyło. Całe przedszkole, większość podstawówki. Później zaczęło mi się jakby tam ten pogląd burzyć. W każdym razie aktorstwo wynikło zupełnie na samym końcu. I to było tak, że ja byłem dzieckiem bardzo, bardzo nieśmiałym i bardzo pozamykanym w sobie. Ja do tego stopnia, że na przykład jeśli mieliśmy w szkole i w podstawówce, i później w szkole średniej, bo skończyłem liceum ogólnokształcące, nie wiem jak jest teraz na zajęciach języka polskiego, ale kiedyś był taki wymóg, że nauczycielki musiały co jakiś czas tam zadawały nam jakiś wiersz na pamięć do nauczenia i trzeba było go było w klasie, jakby każdy miał obowiązek go wyrecytować, tak. Prawda? Na zaliczenie tak zwane, na ocenę, tak? No i to był taki przymus i pamiętam, że w podstawówce częściej nas do tego, że tak to brzydko ujmę, przymuszano. No, w liceum, pamiętam, były dwie takie sytuacje. Otóż o ile w podstawówce jeszcze się dawałem do tego zmusić, a kosztowało mi to strasznie dużo. Ja wpadłem w panikę, że muszę wyjść... Pewnego rodzaju trauma. Tak, że muszę wyjść przed raptem 30 osób w klasie, bo nas mniej więcej wtedy, jestem rocznik 78, szkołę podstawową zacząłem w 85 i ja byłem w tym wyżu demograficznym, że te klasy nasze były tak z reguły 30-osobowe. No więc ja przed te 30 osób musiałem wyjść, no i powiedzieć jakiś tam wiersz, no powiedzieć, zazwyczaj wydukać po prostu, zazwyczaj ze stresu. Po prostu bałem się wystąpień przed ludźmi jakichkolwiek. Paraliżowało cię. Dokładnie. I to do tego stopnia, że jak nie wiem, tam przy jakiejś sytuacji były, nie wiem, jakieś były w PRL-u była taka moda, że w zakładach pracy, do zakładów pracy przychodził Święty Mikołaj, to się nazywał Dziadek Mróz, bo tam Święty Mikołaj nie funkcjonował w przestrzeni publicznej. No i jakby przychodził do dzieci pracowników danego zakładu pracy, no i no, to była taka większa feta i się rozdawał prezenty. No i oczywiście trzeba było powiedzieć wierszyk, siedząc na kolanach tego Świętego Mikołaja. Ja nigdy z siebie nie wydusiłem żadnego wierszyka. Dostawałem te prezenty tak po prostu, nie? Natomiast wracając do szkoły, no o ile w podstawówce jeszcze udało mi się jakoś tam wydusić z siebie, o tyle w liceum, już mając te naście lat, czy już będąc już no, prawie
dojrzałym człowiekiem. Dwukrotnie uciekłem z lekcji, po prostu nie poszedłem na ten polski, a kiedy się polonistka dopominała ode mnie tego wiersza, jednak go zaliczył, to ja powiedziałem, nie, proszę mi postawić niedostatecznie, nie powiem. Ciekawe. Lubiłeś matematykę w takim razie? Nie. Ja jestem humanistą, zdecydowanie wolałem zawsze polski, historię, natomiast tu chodziło tylko i wyłącznie o to publiczne wyjście przed ludzi i powiedzenie czegokolwiek. W którymś momencie odważyłem się, żeby pójść do takiego ogniska teatralnego w Domu Kultury i się tam jakby wstąpić, zacząć działać, bo mi się gdzieś pod koniec liceum, gdzieś mi się zaczęło majaczyć to aktorstwo. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo to nawet nie wiem czemu, to po prostu jakaś taka chęć przyszła. Natomiast zgłosiłem się do tego ogniska teatralnego, ale nie poszedłem na żadne zajęcie, nie wziąłem w niczym takim udziału. Natomiast jakby skąd mi się w ogóle wzięła ta chęć występowania, skąd? Przy jednoczesnym panice na myśl o występowaniu. W liceum przeczytałem trzy lektury, w sensie w programie lektur były takie trzy, które uważam, że to był gdzieś mój początek drogi myślenia o aktorstwie. To był Macbeth Szekspira, to były Dziady Mickiewicza i to było Ferdydurkę Gombrowicza. Te trzy lektury zrobiły na mnie tak silne wrażenie, że ja czytając je, zamarzyło mi się, żeby te słowa, które są tam zapisane, jakoś z siebie wyrzucić właśnie tak przed ludźmi, publicznie. Jakby te treści, które gdzieś tam są zawarte w tych tekstach, tak mi się zamarzyło po prostu. I to był chyba u mnie początek aktorstwa, myślenia o aktorstwie. Nie? Natomiast ostatecznie decyzję o zdawaniu do szkoły teatralnej podjąłem rok po maturze. Czyli zdałem maturę, wyjechałem na studia do Poznania, na uniwersytet, Wydział Historyczny Etnologia. I dopiero po roku stwierdziłem, że muszę podjąć jakąś decyzję dotyczącą swojego życia i przyszłości, i co ja tak naprawdę chcę robić. I postanowiłem, że pojadę do szkoły teatralnej na egzamin. Ale to mówię, to już było rok po maturze. A ostatecznie dostałem się 3 lata po maturze, bo ja się dostałem do szkoły teatralnej za trzecim razem dopiero. Bo za pierwszym razem pojechałem na egzamin nieprzygotowany zupełnie, tylko po to, żeby zobaczyć, jak taki egzamin wygląda. Za drugim razem już byłem lepiej przygotowany, ale mnie trema straszliwie zjadła i po prostu źle mi wypadł ten egzamin. I dobrze, za trzecim razem wszystko jakoś tak zagrało i zadziałało, że zostałem przyjęty do szkoły teatralnej w Krakowie. To była wtedy Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Ludwika Zolskiego w Krakowie, PWST, tak zwane. Dzisiaj to jest AST, o ile się nie mylę, bo to niedawno zmienili nazwę 2 lata temu jakoś. Akademia Sztuki Teatralnej, bodajże jest taka teraz nazwa krakowskiej szkoły, którą ostatecznie skończyłem w 2004 roku. No, niemniej jednak ta moja droga właśnie tak wyglądała, że żeby w ogóle dostać się do szkoły, to ja musiałem przewalczyć w sobie jakieś takie straszne... Pewnego rodzaju lęki, trauma. Lęki, opory, lęk po prostu przed mówieniem czegokolwiek publicznie. Do tego stopnia, że jeszcze wrócę do tej podstawówki, to jakby... No, zaważyła. Żeby uzmysłowić, jakie są drogi... Na lekcji polskiego w podstawówce jeszcze, to była gdzieś, ja chodziłem jeszcze w tym systemie, który teraz wrócił, czyli 8 klas podstawówki, 4 lata liceum. I to była gdzieś chyba 7 klasa, albo 6, albo 7, już nie pamiętam, kiedy właśnie zostaliśmy przymuszeni do nie tyle wyrecytowania wiersza, ile zagrania fragmentu z jakiejś sztuki i pokazania ją przed klasą. Mieliśmy się dobrać w grupy. No i akurat tam, gdzie ja w tą grupę, w którą ja popadłem, no to wzięliśmy na warsztat fragment Zemsty. I początkowo... Nie, najpierw był taki poemat Mickiewicza. Ja tam się chciałem jakby wykpić i za statystę zrobiłem. Myślałem, że mi się uda, ale polonistka mi powiedziała, że nie, to możesz po prostu nauczyć jakiejś konkretnej roli i po prostu nam tutaj zagrać, nie? No więc wzięliśmy Fredę, no wziąłem na warsztat Papkina, zrobiliśmy chyba jedną scenkę, zagraliśmy. No i... Po zagraniu tej scenki zapadła cisza. Pani polonistka takie duże oczy miała. Tak pokręciła tylko głową, tak popatrzyła na mnie, tak żenujące.
To była moja pierwsza recenzja teatralna, aktorska, nie? I wyszedłem z tych zajęć wściekły, wyklinałem po drodze do domu nauczycielkę i z kolegą żeśmy przyjęli, ja do niego mówię, czego ona ode mnie chce, przecież ja w ogóle nie zamierzam być aktorem, w ogóle mi to nie interesuje, nie chcę tego, co, czego się ona mnie czepia, po co mnie przymusza do czegoś, czego ja nie lubię i nie chcę, nie? I pamiętam jak dzisiaj, że nigdy w życiu nie będę aktorem, po co ona mi to robi, nie? No i właśnie tak sobie zadeklarowałem, że nigdy w życiu nie będę aktorem. W siódmej klasie podstawówki. Tak, i wtedy autentycznie tak czułem i myślałem, że zupełnie jakby nie mnie to kompletnie interesuje. No a koniec końców wyszło tak, że skończyłem tę szkołę teatralną w Krakowie, no i wykonuję zawód, który lubię, który mi sprawia dużo przyjemności, którym właśnie to wychodzenie przed ludzi teraz mi sprawia najwięcej przyjemności, bo ja na przykład mam tak, że bardzo nie lubię tego etapu dochodzenia do efektu, czyli tego etapu prób. Jest to dla mnie zło konieczne, przychodzenie na próby i jakby uwielbiam za to moment, kiedy spektakl już jest postawiony, kiedy już jest scenografia, kiedy już się ma tą postać, kiedy już ma się ten kostium, można wejść w ten świat, w wyobraźni i faktycznie wejść w ten świat i przychodzą ludzie, i się teraz do nich wychodzi i o czymś im opowiada, albo coś im przekazuje. I właśnie ten moment uwielbiam najbardziej. To, co kiedyś było dla mnie taką traumą, to teraz najbardziej to w tym zawodzie lubię. Także mówię to po to, żeby wszyscy ludzie, którzy mają jakieś takie problemy osobowościowe, jakieś właśnie takie lęki, nieśmiałości straszliwe, żeby, a na przykład im się gdzieś tam majaczy jakiś taki właśnie być aktorem, czy jakimś takim kimś publicznym, to żeby właśnie sobie nie skreślali samych siebie, bo drogi są bardzo różne i to, że ktoś jest nieśmiały, to wcale nie decyduje, że kiedyś nie będzie aktorem i na odwrót, to, że ktoś jest taki bardzo hej do przodu, bo często tak jest właśnie, zazwyczaj rodzina albo właśnie panie polonistki w szkole, właśnie tak lubią zawyrokować, że o, ona jest taka śmiała, to ona na pewno będzie aktorką, nie? Albo on jest taki tak, bardzo... Dobrze recytuje, tak, on jest, tak, on jest bardzo taki przywódca, taki hej do przodu, no to na pewno odniesie sukces, na pewno. I później się okazuje, że życie to wszystko weryfikuje się, dzieją rzeczy zupełnie odwrotnie. Także mówię to do wszystkich ludzi, którzy mają właśnie taki problem ze sobą, jak ja kiedyś tam miałem, żeby się nie skreślali samych siebie. Jeśli mają jakieś marzenie, to niech sobie je przekują na cel konkretny i niech po prostu do tego celu dążą, a po drodze gdzieś tam zwalczają jakieś swoje wewnętrzne słabości. No ja właśnie to musiałem pokonać. Swojego rodzaju psychoterapia. Jeżeli tak, decydujemy się na drogę życiową. Tak, bo to jest w ogóle tak, że jest spora część aktorów, w tym i znanych i wybitnych, którzy właśnie wybrali ten zawód z przyczyn terapeutycznych. Czyli po prostu, i u mnie trochę też tak było, to znaczy ja dlatego się zdecydowałem ostatecznie zdawać do szkoły teatralnej, ponieważ już byłem po maturze, już byłem na studiach, już miałem te, zbliżało mi się te 20 lat i zacząłem mieć do tego stopnia jakby... Przemyślane decyzje, to była przemyślana decyzja. Tak, ale bo co chciałem powiedzieć, że ja jeszcze po maturze byłem na tyle pozamykany i nieśmiały i to miałem wrażenie, że mi się to pogarsza, że zacząłem mieć problem z nawiązywaniem jakichkolwiek kontaktów z nowymi osobami. Po prostu stawałem się coraz bardziej zamknięty w sobie i mówię, no kurczę, dalej tak nie może być, bo ja niedługo dojdzie do tego, że się zamknę w domu, nie będę nigdzie wychodził, bo się będę bał po prostu jakichkolwiek kontaktów z ludźmi, więc muszę coś z tym zrobić. I będąc już na studiach, na pierwszym roku właśnie w Poznaniu na uniwersytecie, właśnie wtedy się odważyłem pójść do ogniska teatralnego w Centrum Kultury Zamek. Byłem tam najstarszy, bo byłem jedyny na studiach, wszystko to były osoby, które były w liceum jeszcze, ale tam właśnie zacząłem chodzić na te zajęcia po to, żeby się przełamać, żeby przestać bać występować przed ludźmi. No i zacząłem po prostu chodzić tam na zajęcia, robiliśmy tam jakieś spektakl, przygotowywaliśmy, bodajże to była chyba Świtezianka, o ile dobrze pamiętam, Witkacego też żeśmy sobie dotykali. I ja zauważyłem, że po pierwsze udało mi się coś tam przełamać, a po drugie zauważyłem, że sprawia mi to przyjemność,
właśnie to mówienie tekstów cudzych, występowanie właśnie, mówienie czy prozy, czy wiersza, sprawia mi to przyjemność, satysfakcję i czuję jakoś to właśnie niewytłumaczalne takie poczucie, że to zdaje się, że to jest właśnie to, co bym chciał robić. Więc tak zupełnie intuicyjnie, plus mówię, no tak jakby terapeutycznie do tematu podszedłem. I to spowodowało, że pojechałem pierwszy raz na egzamin. Z góry wiedziałem, że się nie dostanę, bo chciałem tylko zobaczyć, jak taki egzamin wygląda, więc się słabo przygotowałem. Tam wymagania było kilkanaście utworów do przygotowania, ja przygotowałem chyba ze trzy wiersze, więc mi od razu na wstępie powiedzieli, pan jest nieprzygotowany. No ale odsłuchali mnie, dziękuję i do widzenia. Ale chciałem tylko zobaczyć po prostu, jak wygląda taki egzamin. Ale później, jak już poszedłem na ten egzamin, jak już się nie dostałem, oczywiście się, bo ja pojechałem tam w tajemnicy przed rodziną, przed znajomymi, w ogóle się nie chwaliłem, że coś takiego, takie mam plany na życie, no ale po egzaminie już się wszyscy dowiedzieli, że byłem na takim egzaminie, no i że mi nie poszło. No to w tym momencie włączyły mi się ambicje. No nie mogę tego tak zostawić, bo już do końca życia rodzina się będzie i znajomi będą ze mnie śmiali, aha, którym chciał zostać, nie? Prawda? Więc mówię, no nie, to teraz to już muszę po prostu sprawę doprowadzić do końca. No i spróbowałem drugi raz, mówię, zdjęła mnie bardzo mocno trema, nie wyszło. I za trzecim razem postawiłem sobie ultimatum. Idę ostatni raz, jeśli nie, to znaczy, że to nie jest moja droga, muszę zrezygnować, muszę wymyślić coś innego na swoje życie. A to już jest ostatni moment, miałem wtedy 22 lata, więc stwierdziłem, uznałem, że idę ostatni raz, przygotuję się najlepiej, jak potrafię i idę nam ostatni raz. No i właśnie to był ten ostatni raz, który właśnie wszystko zagrało, że się udało, że się dostałem. Mało tego, do tej pory uważam to za swój jakby największy sukces pod tym względem, że dokładnie dostałem się tam, gdzie zawsze chciałem, bo jest kilka szkół teatralnych właśnie, w Polsce. O to chciałam zapytać. Jest szkoła w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Krakowie, takie te studia, tak zwane, które się kończą tam dyplomem magisterskim, ale są też szereg innych szkół, trzyletnich, dwuletnich. Natomiast mi się marzyło być w Krakowie po prostu, konkretnie w tej szkole. Jakby, nie wiem, atmosfera, klimat gdzieś tam, tradycja tej szkoły, legenda Krakowa, jakby to wszystko do mnie tak przemawiało, że najbardziej mi się marzyło właśnie być tam. Oczywiście, gdyby mnie przyjęli gdzie indziej, no to wiadomo, żeby mnie, przepraszam, mnie nie wybrzydzał, tylko skończył tą szkołę, gdzie się dostałem. Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj udało mi się pokazać palcem losowi, czego chcę i dokładnie to od losu dostałem. I jakby takie poczucie spełnienia jakby jest w tym momencie. Do trzech razy sztuka. Tak, do trzech razy sztuka. No i także tak to wyglądało, jeżeli chodzi o początki. To ognisko teatralne pomogło ci na pewno tak. W stopniu w egzaminie do tej szkoły. To na pewno, ale później jeszcze, bo zanim się dostałem ostatecznie, to minęły dwa lata, więc ja po drodze zrobiłem jeszcze taką dwuletnią szkołę. Ona funkcjonuje do dzisiaj w Krakowie pod tytułem SPOT i to była szkoła, gdzie się przygotowywałem po prostu do egzaminu. Jakby tam najwięcej takich tych swoich ostatecznie, tych swoich lęków zwalczyłem tą tremę po prostu przed jakby ta szkoła dwuletnia. Dwuletnia, tak. Jakby ona mi dała jakby taki... To jest szkoła, która wydaje dyplom aktorski i można po niej być jakby adeptem sztuki aktorskiej. Niektórzy koledzy pracują później w teatrach i eksternistycznie zdają egzaminy do aktorskie, bo są dwie drogi. Można skończyć szkołę teatralną i dostać dyplom pełnoprawny aktora zawodowego, a można eksternistycznie do tego podchodzić, czyli po prostu pojechać na egzamin do zaspół. Tam jest komisja, która... Tylko, że to wcześniej trzeba się wykazać jakimś dorobkiem, czyli wcześniej trzeba być adeptem, grać w jakimś teatrze, mieć dorobek kilku spektakli, plus zdać egzamin. Plus zdać ten egzamin. To jest tak zwany eksternistycznie dyplom się dostaje, czy po prostu nie chodzi się do szkoły, tylko na zasadzie, że ma się już jakieś doświadczenie, przyjeżdża komisja, ocenia i decyduje, czy możemy tego delikwenta uznać za zawodowego aktora. No i to tak wyglądało. Dobrze. Powiedz w takim razie, jakie role najbardziej lubisz grać? Czy raczej dramatyczne, komediowe, komediodramat? Przynajmniej w teatrze, w którym grasz teraz. Albo w ogóle.
w życiu? Nie ma tak, że coś najbardziej lubię. Sporo osób mnie postrzega, że no bo faktycznie mam jakieś tam zacięcie komediowe. Bo pracowałeś, przepraszam, pracowałeś, wcześniej pracowałeś w innym teatrze, tak? Przez rok, zaraz po szkole teatralnej znalazłem się w Teatrze Nowym w Łodzi. Przez jeden sezon tam pracowałem, ale nie byłem zatrudniony na stałe, tylko grałem w trzech spektaklach po prostu, tak zwane na... to się nazywa na rolę, prawda? Tak byłem przyjęty i trzy tam zagrałem w ciągu jednego sezonu. A później przez dwa lata byłem tak zwanym wolnym strzelcem, czyli nie byłem nigdzie zatrudniony na stałe, utrzymywałem się z umów o dzieło, ale jakoś tak się złożyło, że zawsze utrzymywałem się tylko z zawodu aktora. To znaczy nigdy nie musiałem się parać jakimiś innymi. Oczywiście jakby dla jasności to nie żadna hańba, bo wielu aktorów gdzieś tam się musi na początku drogi ratować, pracując w jakichś restauracjach, tak, pubach, barach i tak dalej. I to ja nie mówię tego w kategorii, że to jest źle czy nie, no po prostu tak się jakby rynek jest trudny, więc różnie się ludziom jakby życiorys układa. Natomiast mi się tak ułożyło, że nie musiałem, bo jakby zawsze kiedy był taki moment, że już myślałem, że będę musiał zrezygnować z zawodu aktora, to się wydarzało coś takiego, że co mnie jakby w tym zawodzie przytrzymywało, czy jakieś zlecenie, jakieś nie wiem, rola nieduża w jakimś serialu załóżmy, albo współpraca z kabaretem, bo jakby przez niecałe dwa lata też współpracowałem z... należałem do składu kabaretu Czesław z Poznania, więc jakby doświadczenie kabaretowe też gdzieś tam jest. Także różne formy aktorstwa, jakby sprawdzałem sobie różne rzeczy. Co najbardziej lubisz? Nigdy się nie opierałem gdzieś jakimś... Coś nowego się pojawiało, to z ciekawości jakby wchodziłem w temat i zawsze utrzymywałem się tylko i wyłącznie z tego zawodu. To jest fajne. No tak, to jest. Znaczy, nie musiałeś być kelnerem. Nie musiałem. Przecież mówię, zakładam to, że gdybym musiał, to żadna hańba, oczywiście. Jakie było pytanie początkowe? Jakie role najbardziej lubisz? Sporo osób mi postrzega, że właśnie mam zacięcie komediowe, że bardziej w tą stronę. A mi wewnątrz się gdzieś tam kołacze coś zupełnie w przeciwną stronę. Na przykład ja teraz chyba już to mogę powiedzieć, bo długo o tym nie mówiłem, ale teraz chyba się już na tyle zmieniłem, że już chyba aż tak mi na tym nie zależy, ale kiedyś moim marzeniem, takim największym aktorskim marzeniem, prawdopodobnie się już nie spełnia, ale nie mam jakby nic z tym problemu, bo największym moim marzeniem była rola Gustawa Konrada w Dziadach. I o to mi nikt nigdy nie podejrzewał. Wszyscy właśnie... Myślałam, że powiesz Hamlet. Nie. Z szekspirowskich to zdecydowanie Macbeth i Ryszard III, zdecydowanie bardziej niż Hamlet. Natomiast mówię, mi się marzyły właśnie takie wielkie i takie ciężkie tematy do podjęcia, natomiast mówię, komedię też lubię grać i nie dostałem jeszcze ani razu żadnej roli, której bym nie lubił, która by mi się ostatecznie nie spodobała. Więc nie ma czegoś takiego, że przynajmniej do tej pory jakby nie znalazłem niczego takiego, że czegoś nie lubię, na przykład coś lubię bardziej, coś mniej. Natomiast jestem najczęściej obsadzany w rolach tak zwanych charakterystycznych. I to, co ciekawe, to też jest fajne, że jakby nigdy nie miałem poczucia zaszufladkowania w jednym jakimś takim amplua, bo dostaję bardzo różne. Grałem i chłopów, i zbójów, i rzemieślników, i bandytów, i kobietę, i hrabiów, i księży. Jednego na pewno, nie pamiętam czy więcej, ale co najmniej jednego księdza, więc bardzo różne, i policjantów, i tych dobrych, i tych takich szemranych. I kobietę też mi się ostatnio właśnie zdarzyło zagrać, więc bardzo różne dostaję jakby zadania, małe i duże, bardzo różne. I nie miałem nigdy poczucia, że ktoś mnie sobie wymyślił, że a ten jest tylko od tego i mnie tak jakby w takim jednym jakby po jednej linii jakby obsadza, nie?
Szufladkuję to jest fajne. Właśnie, nie miałem poczucia zaszufladkowania. Zawsze dostaję jakieś propozycje inne od poprzednich. To jest bardzo fajnie, można się sprawdzić. Każde doświadczenie na różne w tym sposoby. Zawodzie jest dobre. Bo bierzesz też udział w serialach, prawda? No, zdarza mi się tak od czasu gdzieś tam przemarzać, rozdać po ekranie. W sztuce teatralnej? Czy... Tak, to było Pani Bowary. Pani Bowary i niedawno jakby zszedł z afisza ten spektakl, graliśmy chyba ze 3 sezony bodajże właśnie w Teatrze Osterwy. Bardzo fajny spektakl i bardzo fajna rola, fajna postać i strasznie miło mi się to grało. Czyli nie masz swojej ulubionej roli? Ulubionej, takiej naprawdę, której mógłbyś grać nie 300 razy, ale na przykład 1000. To jest tak, że jeden spektakl gra się ciężej i nie mówię o samej roli, ile o spektaklu ogólnie. Inne się gra dużo przyjemniej, lżej, jakoś tak łatwiej. Może nie będę nazywał konkretnie tytułów i tak dalej, bo jeszcze ktoś mógłby niepotrzebnie się na mnie obrazić, na przykład, że na przykład jego spektakl mniej lubię niż czyjś tam. Ale ogólnie rzecz biorąc, nie ma czegoś takiego, że coś. No wiadomo, że coś. Nie wiem, w role dramatyczne, komediowe na pewno tak, ale może w dramatach, może w jakiegoś rodzaju. Nie mam pojęcia. No, w serialach, ról. Które, no, ról chociażby, niekoniecznie tytułów, nie mówię tu o tytułach, ale też, nie wiem, może chodzi tutaj o wiek, może tu chodzi o pewną epokę, w której nie lubisz grać. Coś, czego nie lubisz, no nie mówmy tu tytułami, ale rolami, ale jakich roli, tylko czego nie lubisz. Nic takiego na szczęście jeszcze do tej pory nie... Ja mam wrażenie, że niczego takiego jeszcze nie przerabiałem, czego bym, miał jakieś traumatyczne wspomnienia i po prostu nie lubił, nie chciał. Wszystkie role trafiały się szczęśliwe. Dobre, do tej pory tak. Pozytywne. Do tej pory tak. Do tej pory nie miałem poczucia, że na przykład ciężko się zastanawiałem, czy nie odmówić na przykład. Właśnie. Nie było takiej sytuacji do tej pory. No, mogła to być taka sytuacja, na przykład gdybym się z czymś bardzo nie zgadzał pod względem gdzieś tam przesłania ideologicznego, nie? Etycznym. Na przykład, ale na szczęście, no nic do tej pory, nie miałem poczucia, że jakby... No, że mam problem z tym, że muszę wziąć w tym udział. Także na szczęście nie. Opowiedz coś o kabarecie, może kilka słów, może o tych nieteatralnych rolach. To, co jeszcze oprócz tego robiłeś, nie wiem, teatry uliczne, ja taki przykład daję, czy właśnie kabaret, z którym jeździłeś po Polsce. To jest tak, że ja zawsze lubiłem sobie robić coś na własną rękę, działać poza gdzieś tam teatrem, tym, w którym jestem zatrudniony na stałe. I chodzi o to, że mi zawsze zależało na takiej właśnie autorskiej wypowiedzi. To znaczy ja, idąc do tego zawodu, myślałem, że aktor ma częściej możliwość powiedzenia czegoś od siebie, niż faktycznie to się tak dzieje. To znaczy zazwyczaj aktor po prostu dostaje zlecenie na wykonanie jakiejś postaci i to nie zawsze ma wspólnego coś z jakimś tam przesłaniem, że coś się do ludzi mówi, jakąś myśl im się wysyła i tak dalej. Zazwyczaj po prostu dostaje się zlecenie na zrobienie roli. Praca. Tyle. Po prostu. Natomiast przesłanie w spektaklu albo jest, albo go nie ma i to przesłanie to jest przesłanie reżysera. Albo jest, albo nie ma, bo czasem są sztuki, które no, po prostu dla rozrywki tam nie musi być koniecznie od razu żadnego przesłania. Natomiast ja miałem zawsze jakąś taką chęć, no właśnie rozmawianie z publicznością tak od siebie. Dlatego praktycznie zaraz po szkole, jak tylko zacząłem być tym wolnym strzelcem, to pierwsze co zrobiłem, to zrobiłem monodram oparty o teksty Witolda Gombrowicza. Taką składankę zrobiłem, wybrałem sobie gdzieś tam fragmenty z różnych jego powieści i sztuk i zrobiłem taki godzinny monodram,
który pojeździł troszkę po festiwalach w Polsce i tak, no, nie chwaląc się, mogę powiedzieć, że byłem z tym spektaklem na 6 festiwalach, z czego z 5 przywiozłem nagrodę. Z jednego nie przywiozłem nagrody tylko dlatego, że ten festiwal nie miał charakteru konkursowego, więc to po prostu nagrody nie przyznawali. To był właśnie festiwal Malta w Poznaniu, który jest festiwalem teatrów ulicznych, ale jest tam taki dział, nie wiem czy do dzisiaj jest, ale ja tam w tym 2000, pamiętam już 5 chyba roku, czy 6 brałem udział w tym festiwalu, to był taki dział Malta Off. I w ramach festiwalu Malta gdzieś tam jakieś poboczne działania, bo ja właśnie sobie zagrałem właśnie nie w przestrzeni gdzieś tam na ulicy, tylko normalnie w budynku, w pomieszczeniu, ale w ramach tego festiwalu właśnie zagrałem swój monodram. A jednocześnie też zrobiłem swój program kabaretowy. Pokazałem się na jakimś tam przeglądzie też w Poznaniu i tam zobaczyli mnie chłopaki z kabaretu Czesław i zaproponowali współpracę. I tak mi się jakby urodziła praca w kabarecie przez 20 miesięcy, jakby byłem należałem do składu kabaretu Czesław. Tak. I to był taki fajny czas, bo my żeśmy sporo nagród zdobyli z tym kabaretem, w tym 3 razy Grand Prix. Łącznie nagród kabaretowych mam, o ile pamiętam, 9, z czego 4 to są, bo jednocześnie robiłem swój program solowy, z którym też się gdzieś tam na jakichś przeglądach pokazywałem, więc 4 są takie moje solowe i 5 jest wspólnie z kabaretem, plus te 5 nagród za mój monodram. I to jest, no i to jest takie fajne poczucie, że wszystkie nagrody aktorskie, które mam do tej pory, to są nagrody za coś, co jakby sam sobie jakby zrobiłem. Nie? Że jakby to rozbieżność. Kabaret i Gombrowicz. Ja wiem, czy duża. Gombrowicz to jest groteska, czyli tak śmieszno-straszno. Nie? Tak jakby to drugie dno jest przerażające, ale ta wierzchnia warstwa jest taka dosyć, wydaje się być infantylna i takie. Niektórzy myślą, że Gombrowicz to jakieś takie wygłupy, takie nie wiadomo o co chodzi. Nie? Więc gdzieś to jest wszystko blisko. No, ja lubię, w ogóle lubię ten, już abstrahując od kabaretu, to ja lubię ten klimat właśnie groteski, gdzie jest właśnie i śmieszno, i straszno, czyli po prostu jest hi, ha, ha, a pod spodem, o kurczę, to nie jest takie śmieszne, to jest w gruncie rzeczy przerażające, nie? Czyli może drugie dno. Więc właśnie. Natomiast z kabaretem no to była fajna przygoda. Sporo żeśmy się tam o media otarli, bo jakieś chyba 10 realizacji telewizyjnych gdzieś tam po drodze, mówiąc brzydko, zaliczyliśmy. Więc to był taki fajny czas. Mówię, ja miałem taką bardzo niestabilną pozycję. Żyłem praktycznie z miesiąca na miesiąc i w następnym miesiącu nie wiedziałem, co będzie dalej, czy nie będę musiał na przykład zrezygnować, zmienić zawodu i tak dalej. Więc taki moment zaraz po szkole, bo to się wszystko wydarzyło w ciągu 3 pierwszych lat zaraz po szkole, bo ja do zespołu Teatru Osterwy dobiłem po 3 latach od skończenia szkoły teatralnej. I w ciągu tych pierwszych 3 lat właśnie się dużo działo takich właśnie fajnych rzeczy, że to jakaś realizacja telewizyjna, a to jakiś większy epizod albo większe role w serialach, no w Plebanii tam z 20... Miałeś tak zwaną płynność. Tak, w Plebanii miałem sporą postać, bo tam miałem 20 parę dni zdjęciowych w 2006 roku i to była jakiś taki dłuższa postać, mi się tam gdzieś tam przez kilkanaście odcinków przemazałem, więc jakby to na początek zaraz po szkole to taki fajny czas był. Także miłe mam wspomnienia i te z kabaretu, i te z... Ale mówię, to dużo daje satysfakcji, że coś jakby się wymyśli, coś napisze się scenariusz, później gdzieś się z tym pojedzie, komuś się to spodoba i zwykłym ludziom, i jakimś to nie komisji, coś jakimś, nowego, jakiemuś jury się to spodoba i człowiek ma poczucie, no że właśnie... Coś nowego stworzył. Że coś nowego stworzył i że jest ta rozmowa z widzem, że coś można po prostu od siebie powiedzieć, poprzez co prawda cudzy tekst, no ale ułożony w taki sposób, że to w zasadzie jest moja wypowiedź w tym momencie. I nie ma się poczucia, że się po prostu jest narzędziem w czyichś rękach i wykonuje się czyjeś zadanie, tylko właśnie się rozmawia z widzem. Człowiek ma poczucie, jeżeli mogę użyć takiego wielkiego słowa, to w tych momentach,
rzeczywiście miewałem poczucie, że jestem artystą. Natomiast zazwyczaj raczej wolę myśleć o sobie jako o rzemieślniku, po prostu nie. No bo artyzm to jest coś takiego tam ulotnego, a lepiej się skupić na tych rzeczach takich namacalnych, czyli jakby szlifować rzemiosło. Jakby. W teatrze jest w ogóle kontakt z widzem, prawda? W telewizji... Tak, no w telewizji ma się kontakt z kamerą plus z ekipą, która też reaguje jako widz, jak widz. Jeżeli na przykład są jakieś scenki śmieszne, gdzieś komediowe, się nagrywa jakąś komedię, to jeśli się to spodoba, to jakby ekipa filmowa reaguje i jakby dostaje informację zwrotną, że scena się bardzo podobała albo że się mniej podobała. Więc tutaj ten widz już co prawda ograniczony mocno, ale jest tak bezpośrednio. Natomiast to jest rzeczywiście inna specyfika, jakby grać do techniki, czyli do kamery, a grać do żywego widza, który na bieżąco jakby reaguje i odbiera jakiś żart albo jakąś emocję, albo nie odbiera i jest na przykład ściana i po prostu wtedy się ciężko gra, czuje się chłód z tamtej strony, więc to jest zupełnie inna specyfika, to prawda. Tym bardziej, że można popełnić błąd jednego dnia, a drugiego tego błędu nie popełnić. To jest żywa reakcja. Tak, to znaczy, jakby z teatrem jest to, że można sobie zawsze każdego dnia poprawić i podejść od nowa do jakiejś rzeczy. No, no nie, że zagrać zupełnie inaczej, bo jednak trzeba się, jak reżyser coś wyreżyserował, to trzeba się mniej więcej tam ustalonych rzeczy trzymać. Ale można sobie poprawić, jakiś ma się poczucie, że coś się gdzieś w którymś momencie źle zrobiło, to można sobie następnego dnia poprawić. Natomiast z filmem jest tak, że jak się już nagra, to już zostaje na zawsze i jak się tego na bieżąco nie zdąży poprawić albo nie jest się do końca zadowolonym z efektu, to to się już tego nie poprawi, to już zostaje na zawsze. Ale są kolejne próby. Tak, natomiast mówię, no w teatrze właśnie to jest to fajne, że to wszystko się dzieje na żywo po prostu i można korygować na bieżąco pewne rzeczy. Wolisz teatr? Nie, nie mam czegoś takiego, bo wolę coś bardziej. To mówię, to jest tak różna specyfika, a ja lubię sobie siebie sprawdzać w różnych sytuacjach, więc mi sprawia przyjemność i kabaret, i teatr, i gdzieś tam działania przed kamerą. Sprawiają, chociaż to jest zupełnie inny rodzaj przyjemności, ale tak mniej więcej takie samo natężenie. Ja mam generalnie po prostu frajdę z ogólnie z szeroko pojętego zawodu aktorstwa po prostu. Zapytam tylko, jaką rolę historyczną zagrałeś dotychczas? Albo ile ról historycznych zagrałeś? Dotychczas, o ile czegoś nie pominąłem, bo w teatrze to już mi się uzbierało tak coś koło 30 ról, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej. Postać historyczną, mówię tutaj o postaci historycznej. Więc początkowo myślałem, że tylko jedną, ale teraz mi się przypomniała druga, więc co najmniej dwie. I chyba nie więcej takich autentycznych postaci historycznych. Pierwsza to był w ogóle mój debiut zaraz po szkole, właśnie w Teatrze Nowym. To była 60. rocznica Powstania Warszawskiego. Spektakl na 60. rocznicę Powstania Warszawskiego to był w sierpień 2004 roku. Tak, sierpień 2004 roku żeśmy robili spektakl. Premiera poszła jakoś tak chyba we wrześniu, już nie pamiętam. I reżyserem był Kazimierz Braun. Reżyser, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, ale wcześniej był dyrektorem ojciec Grzegorza Brauna zresztą, osobisty. I wcześniej był dyrektorem tu w Polsce w różnych teatrach, między innymi w Teatrze Osterwy też, w latach 70. bodajże był dyrektorem. No a później tak się wydarzyło, że ja na przykład jeszcze nie wiedziałem, że będę w Lublinie kiedykolwiek pracował, a na przykład mój debiut teatralny zaraz po szkole był właśnie u Kazimierza Brauna. I on napisał scenariusz i wyreżysował spektakl pod tytułem Szkło Bolesne, który właśnie opowiadał o Powstaniu Warszawskim. To była historia fabularna. I ja tam zagrałem postać brytyjskiego pilota,
autentyczną, bo była taka postać, który zaplątał się po prostu w Warszawę właśnie w okresie powstania warszawskiego i został i wziął udział w tym powstaniu. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było. On był spadochroniarzem, jakoś to było, że on się nie mógł z Warszawy wydostać i po prostu no, wziął udział w powstaniu warszawskim, brytyjski żołnierz, pilot. Więc to była pierwsza postać taka no, autentyczna i historyczna, którą i to był zaraz debiut po szkole, którą zagrałem. Mówiłem wtedy łamaną polszczyzną, strasznie dużo frajdy mi to sprawiało. Tam była historia, że on, i to chyba była autentyczna historia, że on stracił rękę, zapłacił za udział w powstaniu kalectwem, po prostu stracił prawą rękę bodajże. Dobrze, wspomniałeś, bo zbliża się rocznica powstania. Tak, no, więc dlatego jakby no, napomykam o tym, bo właśnie akurat taki miałem debiut zaraz po szkole i to bardzo miło wspominam tamten czas. Więc to była pierwsza postać historyczna, natomiast druga to było całkiem niedawno, kilka lat temu w Teatrze Osterwy był taki spektakl pod tytułem Amadeusz w reżyserii Artura Tyszkiewicza o Mozarcie. I tam grałem postać cesarza Józefa, historyczna postać jak najbardziej. Także takie dwie postacie historyczne i chyba nikogo więcej nie pominąłem, bo chyba pozostałe rzeczy to już chyba się nic takiego nie wydarzyło. No, to by były te dwie role takich autentycznych postaci, które kiedyś tam żyły, funkcjonowały. Jakoś tam się zaznaczyły. Marzysz o Hamlecie? Tak jak już wspominałem, bardziej o Macbecie albo Ryszardzie III niż o Hamlecie. Ryszard III. No, ja do tej pory nie mówiłem w ogóle o jakichś tam swoich marzeniach zawodowych, ale teraz jakby nie mam z tym problemu. Pytam dlatego, że każdy aktor marzy o Hamlecie. Spełni się to. Nie każdy. No, być może większość. Być może duża część, ale nie każdy. Nie. Przeczytałem kilka razy ten tekst, jakoś nigdy specjalnie nie. Aż tak bardzo mnie akurat ta sztuka Szekspira nie porwała mocno. No, ale mówię o tym bez jakichś tych, bo jakiś taki nabrałem z wiekiem takiego luzu, że nawet jakby się jakieś marzenia zawodowe miały nie spełnić, to trudno. Już. Spełnią się, czego Ci oczywiście życzę. Dziękuję spełnienia bardzo. Marzeń aktorskich i nie tylko. Dziękuję Ci bardzo za to, że przyszedłeś do programu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu za obejrzenie, wysłuchanie. Zachęcam do oglądania Telewizji Niezależny Lublin, do oglądania programu Tajemnice Pasji. Żegnam się z Państwem. Do widzenia.